Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie knedle, ale takie knedle w szklankach. Dokładnie powinny być kubki, ale ja mam takie szklanko kubki, one są z grubego szkła, więc mogę wstawić je do wody i będziemy po prostu jakby parowali, uparujemy sobie właśnie knedle w takich szklankach. Co do tego będzie potrzeba, już wam mówię, potrzebujemy bułki, potrzebujemy troszeczkę wędliny, u mnie szynka rydzyńska, pokroiłem sobie w taką kostkę, bułki też pocięte oczywiście w kostkę, taką centymetr na centymetr, niektóre kawałki są większe, wiadomo. Do tego będą potrzebne dwa jajka, dokładnie dwa żółtka, dwa białka sobie ubiję za chwileczkę, pietruszkę sobie też pokroję na drobno. I jak już to wszystko przygotuję, to wam pokażę co dalej. Teraz tak, do miski wlewam 2 szklanki mleka. Do tego dodaję 2 kubki mąki, mąka krupczatka, wszystko będzie rozpisane pod chwilą oczywiście. Dodam również te 2 żółtka, muszę to też posolić oczywiście. Wiadomo, wymieszać dobrze, powinno być takie dosyć rzadkie. Jeszcze troszeczkę to rozrzedzę, trochę jest to gęste. Ok. Ok, teraz to odstawię. Białko już mam też ubite, ale teraz wezmę bułkę i ja ją sobie podsmażę na maśle. Po prostu dodam masło na patelnię i ją podsmażę na patelni. Tak to wygląda. Smażę po prostu tą bułkę na patelni. Tak z ręki wam to właśnie szybko wrzucę. Tylko było trochę masła. I chodzi nam o zbrązowienie tego po prostu wszystkiego. Tak by to miało wyglądać. I teraz tak, do miski wrzucamy bułkę. Pięknie podsmażona. Do tej bułki trafia pietruszka. Do pietruszki i do bułki dodajemy wędlinę. Wszystko razem mieszamy. Do tych szklanek trochę potrzebujecie. Ja to zrobię sobie chyba na 2 razy, bo mam 4 szklanki, tyle mi się zmieści do garnka. Można teraz to delikatnie jeszcze oczywiście posolić. Nie za dużo, bo już soliliśmy tą masę, którą mamy w drugiej misce. Okay. Myślę, że jest dobrze. Ja tylko sprawdzę, czy już w garnku gotuje mi się woda, zanim dodam jeszcze tutaj tą płynną masę. Więc jeszcze zanim dodam tą masę płynną tutaj, to przygotuję sobie te moje szklanko kubki. Potrzebuję trochę smalcu. I te kubki w środku po prostu wysmarować. Wsypujemy trochę mąki krupczatki. Przesuwujemy do następnej. O, w ten sposób to musi wyglądać. Następna gotowa. Następna. Teraz już dokończymy nasze knedle. Więc wlewam tą moją masę. Mieszam wszystko.
się wszystko ładnie połączyło. Teraz delikatnie wmieszamy tutaj naszą pianę z białek. Kto widział knedliki karlowarskie, jak robiłem, to jest podobna, bardzo podobna procedura. Nie chcę tej piany zniszczyć, po prostu ją chcę tutaj delikatnie wmieszać. I to już by było na tyle. Teraz będę nakładał do, nie do pełna, jeszcze troszeczkę. Coś takiego trzeba ubić, może jeszcze trochę. O, tak prawie do pełna. Za chwilę jeszcze to będę ubijał. To trochę siądzie. Co nie działa ci w kuchni twojej? Zaraz przyjdę. Zaraz, zaraz, tylko to skończę, dobrze? A co ty robisz? Knedle robię takie w takich kubkach. Mhm. Tak jak mówiłem, masy trochę zostało, więc jeszcze raz zrobię sobie. A to teraz trzeba poubijać. Ok, teraz idziemy na kuchenkę, wam pokażę, co robimy dalej. Więc tutaj gotuje mi się woda. I na tą wodę, w tą wodę układam te kubki. Tej wody nie powinno być więcej jak do połowy kubków. W ten sposób. O, jeszcze tutaj. Przykrywam i tak będę je, powiedzmy, parował, gotował i parował przez, zależy jakie macie duże kubki. Ja to będę robił około 35-40 minut. Więc to teraz zostawiam i niech się to ładnie tam mi wszystko pościna, uparuje, ugotuje i będziemy później wyciągali. Tak wyglądają moje knedle. Jeden już właśnie, w sumie dwa już są zjedzone praktycznie do obiadu. Ja wam tylko pokażę, jak to wygląda. One powinny być całkowicie chłodne. One są jeszcze delikatnie, delikatnie są ciepłe. Ok. Tak to wygląda. Jak widzicie, no jeszcze parują. One są za gorące jeszcze. Ale w ten sposób i można je sobie pociąć. Bardzo delikatne. No jak widzicie. I takie knedle też możecie sobie zrobić. Pyszne. Właśnie w kubku. Na pewno będzie się je dużo lepiej kroiło, jak one już będą będą całkowicie zimne. Więc tak to wygląda. Można pysznie podać to sobie z sosem. Ja was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam właśnie do moich przepisów, takich prostych, takich przepisów, które wywodzą się też z Czech, bo mam specjalną playlistę, na której mam właśnie takie przepisy z knedlami różnymi, bo mam i knedle houskowe, karlowarskie, ten knedlik z wędliną w środku, to jest taki podobny do karlowarskiego, aczkolwiek robi się go w szklance, no jest to troszeczkę inna metoda, robi się go praktycznie na parze, troszeczkę tylko jest w garnku wody. Też świetny sposób mi się wydaje do urozmaicenia naszych obiadów. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.